Punkt 5. Projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na inwestycji przy ulicy Lubi 4. Bardzo proszę Janę Żołóczkę o referowanie. Państwa do Rady wpłynął wniosek dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalno-usługowego zamkowego z garażem podziemnym dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi, ciągami kieszeniowymi przy ulicy Lubi 42. Jest to wniosek spółki Zakłady Usługowe Główki z Pokazowa. Jeśli chodzi o samą planowaną zabudowę. Panie Grzegorzu, czy są pan jakiś udział? Są, rozumiem. Zrobione wieczorem. Nastrojowo. Działka, w której mówimy, że obecnie na działce tej usytuowany jest budynek pałacowy, który jest wpisany do rejestru zabytku. Pozostała część działki jest niezabudowana, a istniejące na jej terenie pozostałe budynki zostały wyburzone. W związku ze zmianą właściciela nieruchomości przewiduje się nowe zagospodarowanie przedmiotowej działki, uwzględniające potrzeby nowego właściciela. W ramach projektowanych zmian przewiduje się dwa etapy. Pierwszy etap ma obejmować remont kapitalny zabytkowego pałacu wraz z jego adaptacją na potrzeby nowego właściciela. Etap drugi ma objąć budowę na działce kamienicy od strony ulicy Ariańskiej razem z zagospodarowaniem całej działki. W ramach etapu drugiego przewiduje się dobudowanie w ciągu ulicy Ariańskiej do istniejącej granicy działki kamienicy nowego budynku mieszkalno-usługowego, całkowicie podwykluczonego z podziemnym automatycznym parkingiem na jakieś około 40 samochodów osobowych. Nowy budynek ma być dostosowany wysokościowo do istniejącej kamienicy. Przewidywana powierzchnia zabudowy to około 260 m2. Projektowany budynek będzie miał zróżnicowaną wysokość. W poziomie parteru przewiduje się funkcję usługowo-handlową. Piętra od 1 do 4 będą posiadały funkcję mieszkania. W ramach zagospodarowania działki przewiduje się wykonanie parkingu naziemnego na 5 samochodów. Ponadto mają być wykonane drogi dojazdowe, chodniki, stopki drukowe, pomieszczenia świetlika oraz teren zielony. Jeśli chodzi o dachy, mają to być tak, wielospadowy bądź płaski, w zależności od której części. To jest ten narożna działka między ulicą Lubicz i Ariańską. Tam, gdzie stoi ten zabytkowy budynek, bo tam i Barcelona. Proszę Państwa, ponieważ jest tutaj pan inwestor, tak? Z ulicy Lubić. Bardzo przepraszamy, że w ogóle tak długo wcześniejsze obrady trwały, bo wiemy, że pan też czekał. Jeżeli pan mógłby tutaj też wam opisać mniej więcej inwestycje, byliśmy bardzo wdzięczni. Mówiliśmy do odkomornika sądowego o stanie straszy. Ja polecam, że nikt się nie interesuje wcześniej. A Bartłomiej Matkiewski, nie? W ostatniej chwili nie wiem za to, że nie dążę już poruszyły. Razem podjęły konserwator, oczywiście, że chcę podnosić tego programu pracować do przywrócenia do świetności pod właściwie parkowki. Natomiast nikt się nie, że tam po prostu ogniska ludzka i ja tak po prostu wszystko skradzione, to wszystko do tego. Nie wiem, znaczy co w tej kursie jest dobrze? No, to po prostu cieszy. Pani była, bo to pani wie, ale... No, także po prostu, no to tak, aż tak, bo chciałbyć jakiś jedną osobę, to się nie dało wejść, no bo po prostu tam przecieki pozostałe dworcowe, to dobrze. Natomiast no, panowaliśmy już na tyle sytuacji, że tam już nie mieszkali do tego. I teraz tak, całą tą inwestycję oczywiście uzgadniamy z panem konserwatorem, bo to nie
wiem, czy to jest tak, że nie znalazłem się tutaj o inicjatywie, to nie wiadomo, czy przepisy prawa, bo na obiekt zabytkowy nie jest wymagana wózeczka, natomiast my to traktujemy kompleksowo. I o ile sam pałac, który jest po lewej stronie, to ma dyspozycja biurowo i na dole ma być restauracja, to tutaj przy tej kamienicy, to jest ślepa ściana, ma być dobudowany budynek, który na dole ma być część usługowa i część na gminę techniczna, parking automatycznego. Taki parking chcemy zrobić ambitny, taki w Krakowie jeszcze nie ma, że parking automatyczny, że auto się wjeżdża do boksu, no i ciebie chodzi auto samo. Jeszcze raz. Cudowno. Kto to zależy już, jak to masz szczęście. Natomiast i na tym właśnie, żeby na budynku tam Bajeńska 4 do tego ma być, to pokażę, że pewna opcja będzie to widać po prawej stronie. Natomiast szerokość tego obiektu i ten lot uzgadniał konserwator, tego konserwatora. Na tej stronie żeśmy dopełnili takie mam zamierzenia. Bardzo proszę, pani Małgosia Słuchowska. Pani Słuchowska, więc poczuła się powołana do odpowiedzi, bo jak niektórzy państwo wiecie, przez poprzedniej kadencji bardzo wiele robiło się w tej sprawie. Do pana konserwatora z panią przewodniczącą bardzo często, ale tam był problem każdy. Nie chciał sprzedać właściciel tego zabudowań. Także cieszę się bardzo, że w tym wieku, że w końcu znalazł się ktoś, kto zamierza coś z tym zrobić. Bo, ponieważ faktycznie w środku stan był okropny, tam okoliczne błędy powodowały wszystko, które dostawały naprawdę zarówno te znaczy ten pałac, jak i poprzednie kamienice. Te zdjęcia, które myśmy tam ofotografowywali, wchodziliśmy na tą posesję, widział ten konserwator i złapał się za głowę, ale powiedział, że nic więcej zrobić nie może. No więc muszę powiedzieć, że cieszę się, że coś się zmieniło w tej sprawie. Natomiast moje zastrzeżenia budzi forma, tak? I podoba mi się to, że będzie część tego ładnego pomostu zasłaniało, ponieważ jedną trzecią będzie zasłaniało ulicy Ariańskiej. I myślę, że nie mówiąc o tym, że kamienica obok, ta taka najładniejsza, czerwona, no to troszkę będzie taki dysonans. Samą działkę. Teraz gdzie będzie ta część nowa? Mógłby pan pokazać, gdzie, w którym miejscu to będzie? Gdzie będzie zbudowana ta nowa część? W stronę Rakowicy. Skąd macie tą mapę, ale
Ale jeśli można, to jest tak. Ja nie zostanę już. No właśnie, myszką tutaj. Myszką. Proszę tu. Kursorem, nie? Jest tak, że... Proszę pana, ta działka... No bo tu jest ten dolok. Nie, ale nie, ona jest... Dochodzi u góry, nie tam od ulicy Topolowej na przykład. Pan to co chodzi? Pan popatrz, tu jest na równo. Tu nie ma tego wycięcia. Nie wiem dlaczego państwo macie takie wycięcie na tej działce. Działka jest prostokątna. Chodzi o tą... O, tu za tym murem to jest też nasze po prostu. Nie wiem, za tym murem. Do ściany. Nasza działka nie będzie bezpośrednio. Ona nie będzie zasłaniała domopitu, tylko będzie za tą istniejącą budowę. O, to będzie za ta ściana. To, tu będzie dobudowane do tego, i tam będzie zasłaniała. To będzie zasłaniała. Cały kawałeczek. To będzie kilka metrów. Nie będzie wysłaniało tam. To jest tyle. To pierwsze sprawa. Co ta ściana? Tyle co ta ściana. Bo kiedyś tam były jakieś budynki, ale to jest wyburzone. A to będzie dorobione tutaj. O, tu będzie do tej ściany, co ta ślepa ściana jest. To będzie tam. Będzie w drugiej linii zabudowy. Dokładnie. Czy dojdzie ten budynek do tego, co tam stoi? Nie, ale on będzie tak zabudowany, jak ta kamienica po prawej stronie, bo proszę państwa... Ile tam metrów zostanie? Chyba 6 metrów, 6,5 metra. Aha, jest tutaj, to właśnie dziękuję tam. Na pozytywnie. Ponieważ jeżeli znowu będziemy wydane opinię negatywną,
to dalej ma tak się rozsypywać, jak tam wygląda i coraz bardziej to zarastać, bo ja tam często również przechodzę, widzę, jak to wygląda. To myślę, że nie dojdziemy do niczego. Jeżeli inwestor zobowiązuje się do tego, że to miejsce będzie wyglądać, przede wszystkim remont, że remont tej kamienicy, która będzie wyglądała tak, jak ma wyglądać, to powinniśmy się zastanowić, czy nie rozpatrywać tego, czy jednak nie zdecydować się na pozytywną uwagę. Pani Małgorzata Sukowska. Wydaje mi się, że z tego, co pan przedstawiciel inwestorów mówi, to chyba raczej są to państwo otwarci na pewną dyskusję i zrozumienie, że wolelibyśmy, żeby budynek, który tam powstanie, nawiązywał jednak do tych sąsiednich budynków. I dlatego uważam, że ta opinia nasza negatywna to nie jest uderzenie w państwa, tylko chęć namówienia państwa do zmiany koncepcji wyglądu w budynku. I tylko tyle, bo to, co ja powiedziałam bezsprzecznie, to, że państwo wykupili i naprawdę dbają, bo myśmy wielokrotnie mówili o tym, że był zanieczyszczony chodnik, nikt nie chciał tego sprzątać, był spadający tynk, tam faktycznie była medina, no niestety lukrowi, różne rzeczy się tam działy, także to wszystko jest chwalebne, ale gdyby można było koncept, znaczy wyglądem nawiązać do tych kamienic sąsiadujących, to wydaje mi się, że warto o to po prostu powalczyć. Znaczy też mogę powiedzieć, bo mieliśmy pierwszą koncepcję taką właśnie z tyłu. No i pan konserwator powiedział, że to tak czy zabytka, to jest nowoczesność i tradycja. No, także jeszcze raz mówię, skąd się to wzięło, bo mieliśmy nowoczesność połączyła z... Jeszcze raz mówię, to pierwszy, jeżeli mówimy, jest tak, jak tu państwo.
zauważyć, tylko jeśli nam się wydawało, że to też tak mogło być. Proszę jeszcze, ale się o tym tak czuło. Proszę jeszcze raz powiedzieć o znaki. Znaczy, to jest kwestia postojowa. To po prostu tutaj wyraża się załatwi temat.
też te cztery mieszkania, to się wydaje, że to jest miejsce dobre, a ta ściana, ale ta taka ślepa ściana, ona też razna jest, no bo pan już nie puszcza. Także tutaj nie zepsujemy nic. A może ale tam będą odnawiane te następne budynki, tam już my już odnawiali też. Tak, bo tam ma być, to tam ma być funkcja raczej pocelowa. No, ale teraz delegacje tam też zyskają. Nie, oczywiście, no nie, proszę Państwa, jest, co bo największa tragedia to jest to, że no, jest taka niczyja własność, no, przepraszam, to jest niczyja, bo komorniczą reprezentuje sąd, czyli to jest własność nasza, nie? I po prostu nie dba nikt, no po prostu no, ogniska sobie pali, parkiet są tam podlewniane, jakieś coś się dało spalić. Nie to ja tylko jeszcze mam do pana pytanie, czy jednak państwo tutaj my, bo myśmy w tej poprawce nie sugerowali nic, że jednak uważamy, że można by było jeszcze zastanowić się nad tą formą już końcowego projektu, czy nie nawiązać w jakiś sposób do charakteru tej ulicy, bo, nie po, bo to można było pisać w uzasadnieniu jako taka, ale to by było... Podejmujemy, poprawkę dajemy, ale ją później jeszcze w jakiś sposób warunkujemy. My nie chcemy jej warunkować, ale z pana strony, czy pan uważa, czy jeszcze będziecie nad tym myśleć? Ja panu powiem tak. Mówię, to co mówię tutaj do pani, że w koncepcji żeśmy taki budynek nawiązający charakterem i do tej sąsiedniej z cztery kamienicy, bo tak, elementy balkonów takie, żeby były jakieś elementy kute czy coś. Natomiast no, wojewódzki konserwator zabytków powiedział, że to musi być takie odcięcie, no, że tu jest zabytek, tu jest nowoczesność, żeby te przeszklenia i to. Natomiast to nie jest jeszcze projekt, no, my będziemy próbowali, żeby zrobić podobne miejsca są na przykład w Berlinie, gdzie jest szkło i pałac XIX-wieczny. Także to jakoś nie jest dysonans jakiś wielki, ale wyróżnia się jedno i drugie. Tak, ale to tylko takie pytanie było. Dziękuję. Bo może to na tym polega, żeby wyeksponować przez to te obiekty za produkty. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania nad projektem po poprawce. Kto z Państwa jest za przyjęciem całego projektu uchwały po poprawce? Jeszcze raz. Poprawka negatywnie zamienia się na pozytywnie i zmienione jest uzasadnienie. Dobrze, to jest jeszcze. Kto jest za? Rada Dzielnicy II Grzegórzki wydaje opinię pozytywną. Pozwoli to na architektoniczne uporządkowanie terenu, który obecnie jest zaniedbany. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Kto się wstrzymał? Czyli uchwała została podjęta.